Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Koło Szechryzady przychodziłem, patrzę. To nie ta bajka dzisiaj, mili. To nie ta bajka. Wyjątkowo dzisiaj jestem, słuchajcie, w domu. Wiadomo, zatoki. Pamiętacie, kilka miesięcy temu monitorowałem do Polskiego Związku Wędkarskiego, żeby postawili tabliczki, że jest tarło na, tu na basenach. Udało się, tabliczki stanęły. Wczoraj od prezesa Koła 39 dowiaduje się, że tabliczki zostały usunięte przez Koło 39. Ja pytam się, dlaczego? No prezes mówi, że coś... Znaczy w ogóle zaczęło się jakieś niejasne tłumaczenie, że tak kazało PZW. No pytam, ale dlaczego? No bo podobno jakieś typy zaczęły wyśmiewać się z tych tabliczek. Że podobno na tych tabliczkach nie jest tak napisane, jak powinno być. Dla mnie to jest w ogóle jakaś bzdura. I powiem wam, dlaczego te buntują się te jebane gary na tym tarlisku. Dlatego, że to są kłusownicy. I oni chcą łowić na tym tarlisku. Ja wiem, że jest masa debili, masa kretynów, masa imbecyli, wariatów, idiotów. Ale dlaczego Polski Związek Wędkarski słucha się takich kretynów i kłusoli? To nie tylko mamy w środowisku wędkarskim, ale takich kretynów jest w każdym środowisku kupa. Masa kretynów jest w środowisku historycznym. Wyobraźcie sobie, że jeden kretyn, no nie poradzę na to, że to był, albo nie wiem, czy on żyje, czy nie żyje, nieważne. W swojej książce napisał, że Żydzi kryli się w gettach przed Polakami. Niemcy pomagali Żydom w getcie. Wspierali ich ruch oporu. Tak. Niemcy dostarczali broń do getta, wyrabiali Żydom dokumenty i przepustki, jak również udzielali Żydom schronienia w czasie łapanki. Ja teraz nie rozumiem, to znaczy, że kto dokonywał tych łapanek? No skoro Niemcy... No właśnie. I tylko dzięki Niemcom Żydzi wychodzili z obronną ręką z opresji. Tak. Słuchajcie, no wiem, że jest, ale no, następny kretynizm w 50. rocznicę Powstania Warszawskiego. Słynny ten po prostu też, no co ja prawdę, że on jest Żydem. No co ja prawdę, że jest Żydem, który ma gazetę jeszcze. Taki artykuł razem z nim napisał. Z takim mistrzem świata, cichym. Cichy, tak. Artykuł, że powstańcy warszawscy w czasie powstania mordowali nagminnie Żydów i tylko Żydów, głównie no można coś takiego przeczytać, ale to są rzeczy fałszywe. To są rzeczy ubliżające narodowi. I również takie właśnie rzeczy, które piszą te niuki i poplecznicy kłusownictwa i kłusownicy, którzy chcą łowić właśnie na tarlisko. Właśnie to oni wyśmiewają takie tablice. To jest ta sama liga, co te niuki w zakresie historycznym. Jeszcze, żeby was dobić, to powiem wam, że dwuosobowa grupa, no znowu nie poradzę, że to żydowska grupa, zabiła Franca Kuczerę. Tak. A jak się nazywała ta grupa? Parasol. No. I takie rzeczy równają się wypisom tych kretynów, którzy piszą na Facebookach czy w internecie o tych tarliskach. To są takie same kretyny. Kretyny! Ale co tu szukać u takich kretynów, jak słuchajcie, kilka dni temu idiota w Sejmie, no nie wiem, jakiej narodowości jest, no biała cera, podobne kretynizmy wypowiadał z mównicy. No idiota po prostu, kurwa, gdzie żyje? No więc pytam prezesa Koła 39, Tomek, będą te tablice w zmienionej formie czy nie? Tomek nie potrafi mi odpowiedzieć. Chociaż nie, Tomek powiedział, że zlecił zmianę tablic Krzyśkowi, komendantowi SSR-u. No, ja rozmawiałem dzisiaj z Krzyśkiem. Krzysiek mówi, że Tomek mu zlecił tylko wyrywanie tych tablic. Dzwonię do dyrektora
PZW od zagospodarowania. Dyrektor od zagospodarowania mówi, że trzeba zmienić te napisy na tablicy. Ale znowu dowiaduje się, że jest jakaś notatka, że chyba z PZW, że to nie SSR, nie PSR, tylko etatowa straż PZW zrobiła wizję lokalną na tarlisku, na tarliskach i że tam nie ma na 1,5 metra głębokości, że tam jest najwięcej 1,5 metra głębokości, co jest bzdurą i że tam nie może się trzeć sandacz, bo jest za płytko. No dobrze. Poczekajcie. Tam są 3 zbiorniki. Na jednym nie ma wody przy tym stanie. Na drugim jest mało, co jest wystarczające do tarła sandacza, bo wystarczy taka woda, 0,5 metra. A na trzecim jest dużo, dużo głębiej. Gdzie jest 1,5 metra, to jest. A gdzie jest głębiej, to jest. Głębiej. I sandacz nie potrzebuje głębszej wody jak 1,5 metra, jak 0,5 metra. Siema, Człeniu, słuchaj, powyrwali tablicę na tarliskach, bo twierdzą, rzekomo, nie widziałem tej notatki, że 1,5 metra to jest za głęboka, za płytka woda do tarła sandacza. No nie jest za płytka. No to znaczy, że oni nie mają racji? No nie, no bo się sandacz przeważnie na metrowej wodzie, na 0,5 metrowej czasami go widać. Czasami jak Wisła przybierze, to może i wtedy tam 1,5 metra jest, a to trzeba chodzić przy brzegu, przy trawkach, na metrowej wodzie. Ja o tym wiem, tylko wiesz, no chciałbym, żeby tutaj widzowie i panowie z PZW, ze straży, którzy tak twierdzą, usłyszeli nie tylko moje zdanie. No dobra, słuchaj, bo mówię, może wiesz, ja 40 parę lat tam chodzę, 46 lat i tam, dobra, to dziękuję, Człenu, trzymaj się. Cześć, cześć. Słuchajcie, mili, ja chodzę 46 lat tymi drożynami i od dzieciaka pamiętam, że zawsze było tarło. Jak również w tym roku było tarło, jest i jeszcze troszeczkę będzie trwało to tarło, więc nie można mówić, że tam nie ma tarła! Bo jest! No ale jak ja mogę polemizować, jeżeli ja tam jestem 46 lat, z kimś to przyjechał i jakiś, no z naukowcami, no nie mogą. A, komendant SSR-u potwierdzi, jak widział tam duże sandacze, bo wielokrotnie mówi, jest tarło, ten, Piotrek Uniewski, Piotrek ZDM, Piotrek z Kolczykiem. Człeniu, witaj, słuchaj, powiedz mi, bo tutaj panowie naukowcy jakąś notatkę podobno napisali, że 1,5 metra to jest za płytka woda do tarła sandacza. To prawda? A to naukowcy co, to fizycy czy chemicy? Ja myślę, że... No nie mam pojęcia, no słuchaj, mechoptycy chyba. Mechem utykają. Sandacze się trą płycej, no. Ale na jakiej wodzie? Na metr 40... Poczekaj, bo może... 30 centymetrów wystarzy. Tak jak mówię. Przykrył rybę, no. Dokładnie tak. Często one stoją na gniazdach tak, że prawie płetwę widać, no. Dokładnie tak. Bo wcześniej do Człenia innego dzwoniłem i Człeniu mi powiedział, że też czasami ich widać. Widzisz, jak się pokrywa wszystko. Zadzwonię jeszcze, słuchaj, może zadzwonię, wiesz co, nie wiem, może do Stefana zadzwonię. Może on mi coś powie, bo on tam jest dłużej ode mnie. I tam jest... Stefan będzie wiedział, no. Myślę, że będzie wiedział, no. On tam się przecież... On jest dłużej ode mnie, 46 lat tylko. Pamięta czasy, jak sandacz nie miał okresu ochronnego. No to on tam od 60 lat jest, no ja od 70 dopiero, wiesz. Tak. Jak nie od 50, zaraz go zapytam. To dziękuję ci, Człeniu. Słabi jesteście. Ja? Tutaj ten... W internecie są takie filmy, to... On już rok łowi i on już ten daje porady, nie? To może ci panowie już rok są mechoptykami, co? No 2 lata to już jest spec. Dobra.
Wiem, cześć. Rozumiem. Cześć, cześć. Ciężko z ludźmi, ciężko z głową moją, ciężko dziś. Oh, zaraz idę spać, słuchajcie, ale mi się w głowie kotuje. Halo? Dzień dobry, Stefciu! Stefciu, witam cię serdecznie. Stefciu, mam do siebie takie pytanie. Powiedz ty mi, od którego roku ty łowisz, czy chodzisz po... Tam, gdzie barka stoi, powiedzmy, i tam, gdzie jest ten kotnik. Ten trzeci. To są lata 60. czy wcześniej? Ale gdzie to jest? Jest telewizor. No. Jest wpływ do śluzy. No tak. No i jest kotnik. Jaki kotnik? Trzeci zbiornik. To jest kotnik? Trzeci zbiornik. Trzeci zbiornik. Osadnik, bardzo dobrze. I powiedz mi, ty pamiętasz, od których lat tą wodę? Od 50. czy 60.? Od 50. od ojca chodziłem. Od 50. Powiedz mi, czy tam zawsze były tarła sandacza? Zawsze kiedyś to inaczej to wyglądało, ale podejrzewam, że tak. Bo wiesz, bo mam tutaj taka rzekomo notatka jest, że sandacz potrzebuje wyższej wody niż 1,5 metra do tarła, że jak jest 1,5 metra woda, to już tam nie wytrze. Wytrze się. A na jakiej wodzie on? Ja to założę i później woda spada, to i tak siedzi do końca, tak on to może wytrzymać. No. Czyli on potrafi na jakiej wodzie takiej najniższej się wytrzeć? No wytrzeć to się potrafi na wodzie 80 centymetrów. A 30 centymetrów to jest też woda do wytarcia dla niego? Jak będzie 30 centymetrów, to jeszcze go gniazda pilnuje trochę. Czyli siedzi w tym gnieździe jednak. No to ikwy pilnuje, no to. Pobieru się kręci i ikwy pilnuje gniazda. Czyli metrowa woda, 80 to jest świat i ludzie. No to on przychodzi gniazdo, to sobie robi już najgłębszej, ale później woda spada, bo to różnie bywa. To się trzyma już przy gnieździe. No. Ja to jak robię, to rozumiem, że to jest skada. To robimy, rozumiesz, wiesz, obręcze. Jałowiec? Smato, dawałem sir, dawałem jałowiec, takie dzieńce robiłem. I to woda odciąga, jak woda spadała, to się gniazdo uprasowało na głębszą. No tak, ale z tego co ja pamiętam, to było w latach 80. to oni te wszystkie gniazda policja powyjmowała bosakiem, bo powiedziała, że to jest kłusownicze. Tak, sędzia kłusownicze. A ile tych gniazd wtedy zrobiłeś? Ponad 20 z kuzynka zrobiłem. Dwa samochody, ja owca przywiozłem, samochód, rozumiesz, wiesz, ze stadionu tych spłatych worów, takich wielkich na podszycie. No. To z Kostrzówki woziłem, na wycinka była, to ja owiec z Kostrzówki przywoziłem. Jeszcze miałem tego traka świata, wiesz, nie traka, tylko... Czerwonego, pamiętam. Lata 80. To ci, dziękuję ci, zdrówka ci życzę. No, dziękuję, Piotr, za nie. Kiedy się pokażę, Piotr, bo do wody, woda spadła. No nie ma jak wypłynąć przy tej wodzie. No. Nie, stop, to nie wypłynie w ogóle. No. No wiem, przyjadę któregoś dnia. Na razie no, jestem... No zróbka, trzymaj się. O, przyda się, dziękuję, trzymaj się. Cześć, Stefciu, cześć. Słuchajcie mnie, przypomina się wam... Czy sytuacja... Czy historia się nie powtarza? 20 czy ponad 20 gniazd zrobił Stefan, żeby sandacze się tarły, a policja przyjechała i wyjęła je bosakiem, bo powiedział, że to są narzędzia kłusownicze. A teraz te tablice dzięki jakimś debilom z internetu zostały również wyrywane. No, nie są nazwane jako narzędziami kłusowniczymi, ale ja wiem, jak taki debil, słuchajcie, w internecie może i ten. Ja w ogóle, powiem szczerze, wkurwiłem się i jak tylko troszeczkę wyzdrowieję nad wodę, to po prostu tak dam w pizdę po prostu tym debilom z internetu. Moje filmy będą opierały się po prostu na drwinie, na wyśmiewaniu i wykpiewaniu debili w internecie. Zależliście mi za skórę, a ja nie odpuszczam. Zobaczcie, ile osób przychodzi na kiełbaskę.
na zawody, na zarząd. Jak ja byłem w sprawie właśnie tych tabliczek, to tam było ze 30 osób. A dzisiaj nie ma się kto tym zajął. Zrozumcie do kurwy nędzy, że nie zarybianie, a ochrona tarlisk jest najważniejszym elementem ochrony rybostanu. To wam powie każdy normalny ichtiolog. I każdy normalny wędkarz, ale nie debil. Panowie z koła 39, ja rozumiem, że jest majówka. Panowie z koła 39, ja rozumiem, że ci, którzy wrócili po majówce i którym wam leży coś na sercu, dobro nie tylko kiełbaskowe, ale dobro nasze wspólne, że ruszycie cztery litery i tablice ponownie staną i będziemy pilnować kłusowników. Gdyby to ode mnie zależało, gdyby, to wiecie, jakie jest moje zdanie, to kłusownik, który dokonałby aktu kłusowniczego, z miejsca byłby zabierany do specjalnego ambulatorium na kółkach i rozbierany na narządy. Kilka takich akcji w Polsce, kłusownictwo w ciągu tygodnia, góra dwóch, skończyłoby się. Byłoby jakieś śladowe, ale to myślę, że to byłby promil, promila, promil. Nieszkodliwe dla... Co też by się wcześniej czy później wykastrowało i wykasowało do końca. Niemniej jednak kłusownictwa dokonywaliby tylko wariaci, którzy byliby umieszczani w czterech ścianach gumowych, bez klamek. Ale oczywiście wcześniej, przed rozebraniem na narządy, ciężka, 100-godzinna praca kilofem, czy tam łopatą, czy tam... To jest dużo ciężkich prac. Ale no, czegoś takiego nie zrobią, bo to nie humanitarne. Ale humanitarne jest to, żeby mordować ryby w tarle. Żeby przeszkadzać tym rybom się trzeć. Żeby najeżdżać na te ryby kotwicami. Żeby wyszarpywać im wnętrzności, oczy, łuski, skórę, ogony, płetwy. To jest humanitarne. Cieszą się kusole, że nie rządzę. Oj, cieszą się. A ja żałuję, że nie rządzę i się smucę. Na koniec zapytam Polskiego Związku Wędkarskiego. Polskie Związki Wędkarskie, czy kłusownicy będą dyktować wam warunki? Polski Związku Wędkarski, czy będziesz słuchał mojego głosu? Czy głosu kłusowników? Czyj głos jest prawy i sprawiedliwy? Ich, którzy piszą, że coś jest na tabliczkach, że tam nie minister, czy coś, nawet mnie to nie interesuje, ta retoryka. No to jeżeli coś nie tak, no to trzeba zmienić, pyk, 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 a nie zostawiasz na majówkę. Eldorado dla kusol! I powiem wam, że po tych rozmowach to czuję się jak Juliusz. Jak Juliusz z urzędu. Znaczy z książki pod tytułem Urząd Tadeusza Brezy. Kto czytał, to wie. Kto nie czytał, nie przeczytał. Fajne, fajne. Książka na czasie. Mieli krótki film dzisiaj. Ja idę spać. Dziękuję, że życzy mi zdrowia. Myślę, że jutro już po 12. Nie wiem, jak się będę czuł, ale myślę, że jutro już pokażę się nad wodą. Jeżeli nie, to w niedzielę na pewno będę ze sprzętem. I miejcie się na baczności, wszyscy, którzy dokonujecie bandytyzmu nad wodą. Bo jeżeli kłusujecie, to jesteście bandytami. Do widzenia. Szczęść Boże. Na wieki wieków. Amen.